Jest już godzina 15, w związku z tym rozpoczynamy. Otwieram obrady 4. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Odczytam klauzurę RODO. Wszystkich uczestników obrad sesji informuję, że obrady Rady Powiatu Bartoszyckiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informację tę podaję, wypełniając dyspozycję artykułu 13 ust. 2 i 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa, wszystkich radnych na czele z zarządem, z panią starostą, z panem wicestarostą, z pozostałymi członkami zarządu powiatu. Witam także serdecznie przybyłych gości. Przede wszystkim są to kierownicy jednostek powiatu bartoszyckiego oraz szefowie służb, inspekcji i straży, których bardzo serdecznie witam na dzisiejszej sesji. Jest z nami pan radny wojewódzki Marcin Kazimierczuk, którego serdecznie witam z zewnątrz. Dziękujemy bardzo za przybycie. Z nazwiska, z uwagi na sprawy porządku obrad, witam serdecznie pana Sławomira Wójcika, dyrektora Szpitala Powiatowego w Bartoszycach, z zarządem. Witam też spośród osób, które przybyły, nowego naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu i Spraw Obywatelskich, bo jeszcze go nie witaliśmy. Jest nim pan Zbigniew Pietrzak. Witam serdecznie. Wszystkie pozostałe osoby to są nasze kierownicy i szefowi, z którymi współpracujemy, współpracują radni, współpracuje i realizuje zadania zarząd. Dobrze, dziękuję. Teraz sprawdzimy nasze kworum. Z listy obecności, jaka jest przede mną, na 17 radnych jest 16 radnych, ale wykonamy tą czynność elektroniczną o kworum. Bardzo proszę o wciśnięcie i sprawdzenie kworum. Jeszcze. Jeszcze. Pani starosto. Dziękuję bardzo. Jest obecnych 16 radnych. Do pani i panów radnych wpłynął porządek obrad, który też został w międzyczasie zmieniony w związku ze zmianą wprowadzoną. Jeszcze nie został. Dobrze, jeszcze nie został zmieniony, ale po prostu do porządku dostaliśmy elektronicznie nowe uchwały. Patrzę, czy to już jest tutaj. Nie ma. M jest jakaś tam literka M. Dobrze. Proszę Państwa, w związku z wnioskiem Zarządu Powiatu o wprowadzenie zmian w porządku obrad 4. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego, Zarząd w dniu 27 czerwca 2024 zatwierdził 3 projekty uchwał pod obrazy dzisiejszej sesji. W związku z powyższym ten wniosek odczytam, który dotyczy punktów i oczywiście to tym samym nastąpi przesunięcie niektórych z punktów i ich uzupełnienie. W punkcie 8 obrad, czyli wtedy, kiedy jest dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach, w podpunkcie 1 przystąpienie do Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregionu Bałtyk. A to L, przepraszam, to nie jest 1. W podpunkcie M
Udzielenie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w szpitalu powiatowym imienia Jana Pawła II w Bartoszycach i pod punkcie N wyznaczenia kandydata na przedstawiciela do Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego. To są trzy projekty uchwał, czyli po K będzie L, M i N. Państwo już mają je w wersji elektronicznej. Dobrze. W takim razie po wprowadzonych zmianach, które zaproponował zarząd, proszę o to, żebyśmy przegłosowali porządek obrad sesji. Bardzo proszę o głosowanie. Kto jest za? Kto jest za? Jeszcze jedna. Kto jest przeciw? Mirek nie rabotaje. Jest zgoda. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu czwartego. Przyjęcie protokołu obrad drugiej i trzeciej sesji Rady Powiatu. Czy są jakieś uwagi do protokołów? Jeśli nie ma, przyjmujemy, że Wysoka Rada przyjęła te protokoły jako obowiązujące. I piąty punkt. Informacja z posiedzeń Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu. Bardzo proszę, Pani Starosto. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, drodzy goście. Chciałam złożyć sprawozdanie między drugą a czwartą sesją od 24 maja do 28 czerwca 2024 roku. Zarząd spotykał się czterokrotnie. Było to w dniach 4, 11 i 18 i 27 czerwca, na których podjęto następujące uchwały. Uchwała nr 3 łamane na 10 na 2024 z dnia 4 czerwca w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na rzecz gminy Bartoszyce gruntu znajdującego się w pasie drogowym drogi powiatowej. Dotyczy to przebudowy drogi w Dąbrowie ze względu na okoliczności, które tam zaszły. Uznaliśmy, że zasadne jest oddanie tego kawałka pasa drogowego. Uchwała nr 3 łamane na 11 na 2024 z dnia 24 czerwca w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców i użytkowników drogi publicznej nr 1402N. Zarząd Powiatu Bartoszyckiego rozpatrzył petycję mieszkańców i użytkowników drogi powiatowej w sprawie przebudowy drogi na odcinku Kosy-Bajdyty. Zarząd uwzględnił petycję w części dotyczącej konieczności przeprowadzenia przebudowy. Przebudowa drogi jest planowana w najbliższych latach, w związku z czym rozpoczęto już prace związane z przygotowaniem inwestycji na tej drodze. Uchwała nr 3 łamane na 12 na 2024. Również z dnia 4 czerwca w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2024 roku na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych. I Zarząd Powiatu postanowił zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 17 900 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych. Jest to zgodne z zaplanowanym budżetem na ten rok, który był w grudniu ubiegłego roku. Uchwała nr 4 łamane na 13 na 2024 z 11 czerwca w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia nieruchomości. Zarząd Powiatu Bartoszyckiego wyraził zgodę na zbycie w drodze przetargu mienia ruchomego o wartości do 50 tysięcy zł w postaci przyczepy ciężarowej TO wersja 58, rok produkcji 1989. Uchwała nr 5 łamane na 14 łamane na 24 z dnia 18 czerwca w sprawie upoważnienia dyrektora zespołu szkół ponadpodstawowych, przepraszam, nr 1 imieniem Kresowiaków w Bartoszycach do składania oświadczeń woli w związku z realizacją programu Aktywna Szkoła. Upoważniono pana Jerzego Dziemieńczyka, dyrektora zespołu szkół ponadpodstawowych nr 1 imieniem Kresowiaków w Bartoszycach do składania oświadczeń woli oraz dokonywania wszelkich czynności, w tym przygotowywania i złożenia wniosków aplikacyjnych, zawarcia porozumień i umów zawierających w ramach programu Aktywna Szkoła.
Uchwała nr 5/15/2024 z 18 czerwca w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania powiatu bartoszyckiego w związku z udziałem w 2024 roku w przedsięwzięciu pod nazwą Podróże z klasą ustanowionym przez Ministerstwo Edukacji. Zarząd powiatu udzielił pełnomocnictwa Zbigniewowi Pietrzakowi, naczelnikowi Wydziału Oświaty i Polityki Obywatelskiej do samodzielnego reprezentowania powiatu bartoszyckiego. Pełnomocnictwo w szczególności obejmuje umocowanie do sporządzania i złożenia formularza ogólnego wniosku o dofinansowanie wycieczki w ramach przedsięwzięcia, jak i wniosku o dofinansowanie wycieczki zgodnie z wyżej wymienionym komunikatem oraz do składania oświadczeń woli i wiedzy w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie. Uchwała nr 5/16/2024 z 18 czerwca w sprawie udzielenia upoważnienia Komendantowi Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach. Zarząd powiatu upoważnił młodszego brygadiera magistra inżyniera Krystiana Masalskiego, Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach, do dokonywania czynności związanych z prowadzeniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w granicach zwykłego zarządu. Upoważnienie obowiązuje od dnia powołania na stanowisko, to jest od 12 czerwca 2024 roku. Uchwała nr 5/17/2024 z dnia 18 czerwca w sprawie wyrażenia zgody na najem pomieszczeń. Zarząd powiatu wyraził zgodę na najem pomieszczeń o powierzchni 87,30 m2 znajdujących się poza budynkiem głównym szpitala przy ulicy Wyszyńskiego 11 w Bartoszycach na prowadzenie prosektorium. Czas trwania najmu od 1 lipca do 30 czerwca 2026 roku. 1 lipca 2024, czyli na 2 lata. Uchwała nr 6/18/2024 z dnia 27 czerwca w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Kamińsku. Zarząd powiatu upoważnił Beatę Wolską, dyrektora DPS w Kamińsku, do reprezentowania powiatu bartoszyckiego przed sądami powszechnymi w sprawach o likwidację depozytu. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani starosto. Czy są jakieś pytania do sprawozdania? Nie widzę, nie słyszę. Dziękuję bardzo pani starosto za tę informację. Przechodzimy do punktu 6 porządku posiedzenia. Panie przewodniczący, czy możemy poprosić o taką minutkę, znaczy no nie minutkę przerwy, ale chcielibyśmy pożegnać naszą wieloletnią panią mecenas, która z nami współpracowała i myślę, że to byłby dobry moment, ale poprosimy ją tutaj na środek, że nie tak z tyłu. Oczywiście, że tak, to właśnie dlatego proszę o taką chwileczkę. Bardzo proszę, oczywiście. Pani mecenas, czy możemy prosić? Droga pani mecenas, chciałam w imieniu wszystkich pracowników, w imieniu zarządu bardzo serdecznie pani podziękować za te wszystkie lata. Od wszystkich pracowników wiem, że była pani po prostu, postawiła pani tak wysoko poprzeczkę dla następcy, że będzie musiał naprawdę się napracować. Niezmiernie dziękujemy za pani empatię, za pani przede wszystkim dobre słowo, ale i bardzo wielki profesjonalizm. Ja krótko z panią współpracowałam, ale muszę powiedzieć, że zawsze byłam naprawdę pełna podziwu, że każdą sprawę pani potrafi tak momentalnie, ewentualnie za parę minut rozwiązać i to w taki najlepszy dla powiatu sposób. Bardzo pani dziękujemy. Życzymy sukcesów na nowej drodze, bo tak chyba mogę powiedzieć, bo to już zupełnie inne miejsce, ale życzymy, żeby pani wszystko się spełniło to, co pani sobie zamierzyła. Bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo serdecznie dzisiaj za te prezenty, chociaż tak naprawdę najlepszym prezentem dla mnie jest to, że Państwo do mnie przychodziliście z pytaniami, że dzisiaj to wszystko wygląda tak, jak wygląda.
Żadne słowa tego nie oddadzą. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam chociaż przez chwilę być częścią starostwa. Pierwszy raz na mój dyżur do starostwa przyjechałam 30 maja 2021 roku, czyli dosłownie 3 lata temu i miesiąc. Kilka dni później z okazji Dnia Samorządowca było takie spotkanie, gdzie jeszcze świętej pamięci pan wicestarosta, przedstawiając mnie komuś, powiedział: to nasza dziewczyna. I te słowa towarzyszą mi cały czas, jak tutaj pracuję, bo przyjeżdżając tutaj czułam się, jakbym przyjeżdżała do domu. Bardzo, bardzo serdecznie wszystkim dziękuję i za chwilę się pewnie wzruszę, chociaż już jadąc dzisiaj, powiedzmy ostatni raz, ciężko było powstrzymać łzy. Jeszcze raz dziękuję, życzę wszystkim powodzenia. I to, co dzieje się w starostwie, czasami nie zdajemy sobie sprawy, jak dużo ważnych rzeczy dla mieszkańców tutaj się dzieje. I ja dzisiaj jestem dumna z tego, że mogłam się też do tego w jakiś sposób przyczynić, no bo co by nie było, Rada Powiatu tworzy akty prawa miejscowego, które są jednak zgodnie z konstytucją źródłami prawa powszechnie obowiązującego w ograniczonym co prawda zakresie, ale jednak to źródła prawa. Także wszystkiego dobrego, dziękuję raz jeszcze i trzymam kciuki. Dziękujemy bardzo i wszystkiego dobrego w nowym miejscu pracy i życia. Przechodzimy do punktu szóstego. Debata nad raportem o stanie powiatu bartoszyckiego za 2023 rok. Pani starosto. Proszę bardzo, pani starosto. Rozpoczynamy debatę. Ja tylko poinformuję Wysoką Radę i szanownych państwa, że do biura rady, do powiatu nie wpłynął żaden wniosek osoby spoza rady, która nad raportem chciałaby dyskutować, bo takie prawo istnieje. Proszę bardzo, pani starosto. Nim pani starosta dojdzie, państwa obecność dyrektorów jednostek wynika też z jakiegoś podsumowania ubiegłego roku i dlatego pozwoliłem sobie do wszystkich państwa zaproszenie przesłać, tym bardziej, że jest to jakieś podsumowanie pracy poprzedniego starosty i poprzedniego zarządu. I jeszcze zauważyłem jedną osobę, którą chciałbym pani starosto przywitać. Jest pani Katarzyna Zagajewska-Sycz, przewodnicząca Rady Miasta Bartoszyce, którą serdecznie witam i dziękuję, że pani przyjęła zaproszenie. Szanowni państwo, ja chciałam moje pierwsze sprawozdanie z sytuacji powiatu troszeczkę inaczej rozpocząć, dlatego że startując do powiatu dobrze wiem, że mieszkańcy tak naprawdę nie wiedzą, czym powiat się zajmuje. A więc moje sprawozdanie będzie troszeczkę też taką lekcją właśnie dla mieszkańców, ponieważ mamy telewizję Bartsat, którą serdecznie witam, czym tak naprawdę my się zajmujemy. I tak rozpocznę od wydziału w starostwie. I mamy wydział organizacyjny, który zajmuje się, jak widzicie państwo, całą organizacją spraw kadrowych, ewidencją stowarzyszeń uczniowskich, klubów sportowych, prowadzeniem archiwum starostwa, czyli wszystkim tym, co potrzebne jest do funkcjonowania dobrego starostwa, za co pracownikom niezmiernie dziękuję. Wydział finansowy, no jak sama nazwa mówi, Wydział Finansów, a więc wszystkie finanse dotyczące powiatu z panem skarbnikiem na czele i dotyczące również starostwa. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, tu już jest wydział, który zajmuje się tylko i wyłącznie sprawami mieszkańców.
Czyli jest to wydział, który prowadzi ewidencję gruntów i budynków, geodezyjne ewidencje sieci uzbrojenia terenu, gleboznawczą klasyfikację gruntów. Koordynuje on usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu, gospodaruje nieruchomościami, zatwierdza operaty, także tym wszystkim, co potrzebne jest tak naprawdę dla mieszkańców, dla naszych rolników, czyli jest to wydział skierowany wyłącznie do naszych mieszkańców. Wydział Ochrony Środowiska również tak naprawdę prowadzi wszystkie postępowania, z którymi występują gminy, z którymi występują gminy na naszym terenie powiatu, a więc prowadzi postępowania dotyczące gospodarki odpadami, czyli zatwierdza ewentualnie, daje pozwolenia, ewentualnie ich nie daje. Prowadzi postępowania dotyczące wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów. Kontroluje nasadzenia oraz rejestruje rośliny i zwierzęta egzotyczne objęte ochroną gatunkową. Wydaje karty wędkarskie i karty łowiectwa. Przyjmuje oraz zatwierdza projekty robót geologicznych. Kontroluje działalności powydobywcze. Prowadzi sprawy związane z nadzorem nad lasami niestanowiącymi Lasy Skarbu Państwa i zawiera statuty spółek wodnych oraz kontroluje działalność tych spółek. Wydział Komunikacji, myślę, że wszyscy mieszkańcy wiedzą, bo chyba najwięcej mieszkańców z naszego powiatu do tego wydziału zachodzi w różnych sprawach, a więc jest związany, wydział ten zajmuje się bardzo szeroką obsługą spraw związanych z komunikacją, czyli rejestracja pojazdów, cofania uprawnień, jeżeli są one zabrane z jakiegoś powodu, realizacja zadań związanych z usuwaniem pojazdów oraz prowadzeniem parkingu strzeżonego, udzielaniem, zmianą, cofaniem uprawnień, to co już mówiłam, wydawaniem zezwoleń kategorii pierwszej i drugiej na przejazd pojazdów nienormatywnych. Wydział Architektury i Budownictwa. Jest to też wydział, z którym mieszkańcy, szczególnie ci, którzy się gdziekolwiek budują, czy mają zamiar budować, również odwiedzają nasze starostwo. Zajmuje się on udzielaniem pomocy interesantom przy kwalifikacji, czy jest potrzebne pozwolenie na budowę, czy też tylko zgłoszenie. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę, pozwoleniu na rozbiórkę lub na roboty budowlane polegające na zmianie sposobu użytkowania, wydawaniem decyzji zmieniających w przypadku zmian istotnych do projektu i wydawaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych. Oczywiście wydział też wydaje książki budowlane, rejestruje i przyjmuje również informacje. Wydaje zaświadczenia o podstawy do wniesienia sprzeciwu. Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Promocji i Strategii. No jak sama nazwa mówi, wydział ten zajmuje się szeroko rozumianą promocją, a także pisaniem projektów i pozyskiwaniem środków zewnętrznych, ale także koordynacją działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia w powiecie, współdziałaniem z innymi jednostkami w zakresie realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej i prowadzeniem polityki informacyjnej w powiecie. Wydział Oświaty i Polityki Obywatelskiej, o szkołach powiem później, jakie mamy. Natomiast wydział ten zajmuje się właśnie wszystkim, co jest związane z naszą oświatą, czyli szkołami, Młodzieżowym Domem Kultury, zatwierdza, sprawdza, monitoruje wszystko to, co jest zgodne z prawem przewidzianym dla powiatu. Wydział Obsługi Mienia Powiatu zajmuje się administrowaniem budynkami Starostwa i Skarbu Państwa, zabezpieczeniem techniczno-porządkowym mienia Skarbu Państwa, gospodarowaniem mienia powiatu i Skarbu Państwa, przygotowaniem planów inwestycyjno-remontowych, realizacją planów inwestycyjno-remontowych w oparciu o plany finansowe, prowadzi nadzór nad prawidłowością realizacji inwestycji i współpracuje przy postępowaniu prawo zamówień publicznych. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zajmuje się prowadzeniem szkoleń i treningów w zakresie bezpieczeństwa powszechnego dla jednostek samorządu terytorialnego, organizowaniem ćwiczeń powiatowych w układzie pozamilitarnym, które mają na celu szkolenie z zasad współpracy pomiędzy podmiotami w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, planowaniem operacyjnym, cywilnym oraz współpracę ze służbami, strażami i sferą militarną na rzecz bezpieczeństwa,
przeprowadzaniem całorocznej kwalifikacji wojskowej, która jest zadaniem zleconym przez wojewodę, i wyposażeniem prawidłowo magazynu przeciwpowodziowego w sprzęt niezbędny dla służb ratownictwa powiatu. I powiatowy rzecznik praw konsumentów, jak ktoś miał problem z jakimiś sprawami dotyczącymi zakupów, na pewno do pani Moniki zawitał. Zajmuje się prowadzeniem bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów. Pani Monika pomaga w pisaniu odwołań, w pisaniu pism, czasami też w reprezentowaniu przed sądem. Powiatowy Urząd Pracy. Wydział zajmuje się łagodzeniem skutków bezrobocia oraz aktywizacją zawodową osób bezrobotnych poprzez rejestrację osób bezrobotnych i poszukujących pracę, przyznawanie i wydawanie zasiłków dla bezrobotnych, usługi pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego i organizowanie i finansowanie szkoleń osób bezrobotnych i poszukujących pracę. Ja oczywiście nie wszystko czytam, bo państwo macie, czytam takie najważniejsze rzeczy, które są. Jednostkami organizacyjnymi powiatu bartoszyckiego są jednostki budżetowe, czyli Starostwo Powiatowe w Bartoszycach, Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach, Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach, Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku, Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie, Dom Pomocy Społecznej w Kamińsku, Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne, Nasz Drugi Dom w Tolko, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza imieniem Janusza Korczaka w Bartoszycach, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Bartoszycach, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Bartoszycach, Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy imieniem Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach, Liceum Ogólnokształcące imieniem Stefana Żeromskiego w Bartoszycach, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 imieniem Kresowiaków w Bartoszycach, Zespół Szkół Ponadpodstawowych, ja się zatrzymałam na ponadgimnazjalnych, bardzo przepraszam za tę pomyłkę. Ponadpodstawowych nr 2 imieniem Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach, Zespół Szkół w Górowie i Ławieckim, Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszycach, Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie koło Bartoszyc. Samorządowe osoby prawne, czyli szpital nasz przepiękny imieniem Jana Pawła II w Bartoszycach, powiatowe służby, inspekcje i straże. I jednostki budżetowe finansowane przez powiat, funkcjonujące pod zwierzchnictwem starosty, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budownictwa w Bartoszycach. W zasobach powiatu mamy 529 działek o powierzchni 739,344 tysięczne hektara, z czego 485 działek o powierzchni 716,2271 dziesięciotysięcznych hektara stanowią drogi. Zasób nieruchomości Skarbu Państwa 1084 działki o powierzchni 621,6384 dziesięciotysięczne hektara, z czego oddanych w użytkowanie wieczyste jest 388 działek o łącznej powierzchni 450,158 hektara. Stan mienia powiatowego. Powiat bartoszycki ma prawo własności do 46 nieruchomości. Z 15 podmiotami zawarto umowy najmu pomieszczeń, między innymi przy ulicy Grota Rowieckiego 1, ulicy Warszawskiej 5, czyli dawny areszt śledczy, ulica Piłsudskiego 6/55, lokal użyczony szpitalowi. No i w ubiegłym roku rozpoczęto następujące inwestycje. Termomodernizacja budynku przy ulicy Lipowej w Bartoszycach. Dofinansowanie mieliśmy 1 897 353,43 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na 2024-2020. Łączny koszt projektu 2 240 893,15 zł. 1 448 918,41 przeznaczono z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Fundusz Przeciwdziałania COVID-owi i realizacja została zakończona. Budynku, w którym jesteśmy, jest przepiękny. Dostępny samorząd powiatu bartoszyckiego. Tutaj był skierowany program do PCPR-u, program operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój na 2014-2020, dofinansowanie 100 000 zł, wkładu własnego 0.
Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz budynku zaplecza socjalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach. Zadanie również zakończone. Wartość projektu 1 956 237, ja może bez tych groszy będę zawsze czytała, złotych. Dofinansowanie 1 832 637 złotych. Zadanie zostało ukończone. Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na halę sportową dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bartoszycach jest w trakcie realizacji, ponieważ jest to na lata 2023-2025. Wartość projektu 11 540 718 prawie złotych. Dofinansowanie 9 438 970 złotych. Z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, i zadanie jest w trakcie realizacji. W następnym programie, w którym uczestniczono, wyposażenie w pomoce dydaktyczne szkół ogólnokształcących w powiecie bartoszyckim. I były to 3 szkoły, jak Państwo widzicie, Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach, Pracownia Informatyczna, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Bartoszycach, Pracownia Języków Obcych, Zespół Szkół w Górowie i Ławeckim, Pracownia Informatyczna. Wartość projektu 233 złote. Dofinansowanie 180 806 złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 14-20. Realizacja w latach 23-24 już jest ukończone. Wyposażenie w nowoczesne prace dydaktyczne szkół prowadzonych przez powiat bartoszycki. Tu mamy drugi program, również 3 szkoły. Te same szkoły, dofinansowanie 275 681 złotych. Wartość projektu dofinansowanie 224 837 zł. Ten sam program również na lata poprzednie i ten program również został zakończony. Cyfrowy powiat, zapewnienie cyberbezpieczeństwa z rządowych systemów informacyjnych, informatycznych. Tutaj nasz powiat został zabezpieczony cyfrowo przeciwko różnym niespodziankom. Dofinansowanie było 169 686 zł, wkładu własnego było 0. Następna inwestycja, która została rozpoczęta dopiero teraz, remont dachu z wymianą dachówki budynku głównego i sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach wraz z remontem elewacji. Wartość inwestycji 3 182 743 zł. Dofinansowanie 2 705 331 zł. Program inwestycji strategicznych Polski Ład realizacja jest do 2025 roku. Remont kapitalny dachu na budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 imieniem Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach również rozpocznie się niebawem. Wartość inwestycji 1 677 844 zł. Dofinansowanie 1 426 168 zł. Również Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych. Poprzedni i ten rok do realizacji. Modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej na budynku głównym Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach. Wartość projektu 510 tysięcy, dofinansowanie 499 800 zł. Również rządowy program odbudowy zabytków, realizacja ubiegły i ten rok, także dwie inwestycje obecnie są na tym budynku jednocześnie prowadzone. Remont stropodachu na sali ruchowej Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszycach. Wartość projektu 584 206 zł. Dofinansowanie 572 522 zł. Rządowy program odbudowy zabytków. Realizacja w ubiegłym i w tym roku dopiero się rozpocznie. Budowa i wyposażenie strzelnicy pneumatycznych typu zamkniętego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 imieniem Kresowiaków w Bartoszycach przy ulicy Limanowskiego 15. Zadanie zostało zakończone. Wartość projektu 376 tysięcy złotych, dofinansowanie 300 tysięcy złotych z Ministerstwa Obrony Narodowej. Zarząd naszych dróg powiatowych w Dąbrowie koło Bartoszyc w swoim zasobie posiada i administrowaniu posiada 400
34,385 km dróg pozamiejskich i 7,505 km dróg leżących w granicach administracyjnych miasta. I jest to w Górowie i Łowieckim 2,954 km, w Bisztynku 3,448 km, Bartoszyce 1,103 km. I w 2023 roku wykonano roboty budowlane w zakresie przebudów i kompleksowych remontów nawierzchni dróg powiatowych o łącznej długości 5,127 km, co stanowi 1,18% całej długości dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Dróg. Łącznie wyremontowanych już zostało około 120 km dróg, pozostało nam jeszcze 322 km dróg. Jesteśmy, proszę Państwa, powiatem, który tak naprawdę na taki mały, znaczy tak powiem, w przeliczeniu na jednego mieszkańca mamy chyba największą ilość kilometrów dróg, którą mamy w swoich zasobach. Do tej pory wyremontowano drogi powiatowe, nie jest to zeszły rok, tylko całościowo. Gmina Bartoszyce ponad 26 km, gmina Bisztynek 17 km, gmina Górowo i Łowieckie 20 km, w mieście Górowo 1,3 km, w gminie Sępopol prawie 17 km dróg. No i przechodzimy do finansów powiatu. Początkowy plan budżetu na 2023 rok, dochody były planowane na 126 174 716 zł i w tym dochody bieżące 411 975 w sumie złotych, dochody majątkowe 16 762 740 zł. Realizacja na koniec roku, dochody 125 174 914 zł, 107 512 273 zł dochody bieżące i w dochody majątkowe 17 662 641 zł. Dochody się w ten sposób kształtują. Dochody własne, czyli zwróćcie Państwo uwagę, że mamy tylko troszeczkę powyżej 16 milionów. Dochody z tytułu subwencji ponad 57,5 miliona. Dochody z dotacji celowej ponad 9,5 miliona i wykonane widzicie Państwo z boku w jakim stopniu. Dochody z dotacji celowych ponad 4,5 miliona. Dochody z dotacji celowych w celu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami, to było dotacje przeważnie na drogi do programów, czyli ponad prawie 3 miliony. Dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, troszkę ponad 19 milionów i dochody otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, prawie 1 800 zł. Plan budżetu na 2023 rok w wydatkach. Wydatki były planowane w kwocie 149 182 463 zł. W tym wydatki bieżące były 117 064 322 zł. Wydatki majątkowe 32 118 141 zł. Realizowane natomiast zostały w kwotach wydatki w całości 123 331 600 zł. Wydatki bieżące 102 086 623 zł. I wydatki majątkowe 21 244 977 zł. Wydatki budżetowe kształtują się w następujący sposób. Wydatki budżetowe macie Państwo, to kwota, która była. Wynagrodzenia mamy 61 987 675 zł. Pochodne od wynagrodzeń 10 253 764 zł. Pozostałe wydatki bieżące 27 571 612 zł. Dotacje 2800, czyli to, co mówiłam wcześniej. Obsługa długu publicznego 2 273 572 zł prawie. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 1 093 879 zł, prawie 80 zł i wydatki inwestycyjne 17 309 155 zł. W zeszłym roku wygenerowano po poprawkach przez cały rok nadwyżkę powyżej 1 800 000 zł.
Stan zadłużenia powiatu na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 47 085 300 zł, co stanowi 37,3% planowanych dochodów budżetu powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów. I tutaj taka moja uwaga, którą ja miałam do tego sprawozdania finansowego, jeżeli mogę od razu tak powiedzieć, że mimo nadwyżki w ubiegłym roku wzięto kredyt w wysokości 20 milionów złotych, który no, znaczy myślę, że nie pomyślam nikt, żeby wrzucić go po prostu na lokatę i żeby ten, jeżeli już został wzięty, bo wcześniej zostało podpisane, że tak powiem, umowa, to można było wrzucić to na lokatę, żeby przynajmniej odsetki się chociaż troszeczkę zbilansowały, a do tak naprawdę maja płaciliśmy odsetki za ten kredyt, który leżał u nas na koncie. I zatrudnienie chciałam jeszcze pokazać w przeciągu paru lat, tak naprawdę lat kadencji. I widzimy, że w 2006 roku było 54 osoby, w 10 69, w 14 69, w 18 71, w 23 82. Także dziękuję Państwu za uwagę. Jeżeli jakieś są pytania, to proszę. Dziękuję bardzo Pani Starosto. Czy do złożonej informacji o stanie powiatu są jakieś pytania? Nie widzę. W związku z tym, zgodnie z porządkiem obrad, przechodzę do odczytania projektu uchwały nr 4/2023/2024 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia zarządowi powiatu wotum zaufania. Na podstawie artykułu 12 punkt 6a i 30a ustawy o samorządzie powiatowym Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie powiatu za 2023 rok Rada Powiatu udziela zarządowi Powiatu Bartoszyckiego wotum zaufania. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Powiatu Bartoszyckiego. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikacji Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Bartoszyckiego. A tu przewodniczącego Rady Powiatu. Czy to jest prawidłowo, Pani Mecenas, że to się wykonanie powierza przewodniczącemu Rady Powiatu? To chyba nie jest kompetencja przewodniczącego Rady. Chyba staroście albo zarządowi. To nie jest... Tak? Dobrze, dobrze. Dobrze. W takim razie, jeśli jest prawidłowe, ogłaszam, że głosujemy. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wszyscy są za. Dziękuję bardzo. Informuję, że Wysoka Rada udzieliła zarządowi powiatu wotum zaufania. Przechodzimy do punktu siódmego. Wystąpienia i opinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2023 oraz udzielenia absolutorium. Podpunkt A. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2023. Przedstawienie sprawozdania. Bardzo proszę, Pani Starosto. Czy ja, przepraszam, bo się wyłączyłam, uruchamiałam laptopa. Bardzo przepraszam. W porządku obrad jest taki punkt. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2023. To znaczy, Szanowni Państwo, sprawozdanie było już tak naprawdę w całej prezentacji. Myślę, że więcej nic dopowiadać nie trzeba. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania dotyczące sprawozdania finansowego, chętnie odpowiem, ale bez sensu, żebym drugi raz Państwa czas zabierała i to samo powtarzała, co było już w prezentacji. Dobrze, dziękuję za wyjaśnienie. Czy są jakieś pytania do Pani Starosty? Nie widzę, nie słyszę. W związku z tym przechodzę do podpunktu 7b. Przedstawienie wniosku i opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu powiatu za rok 2023.
odczytuję ten wniosek adresowany 19 kwietnia 2024 roku, jeszcze z datą oczywiście z poprzedniej Rady Powiatu. Rada Powiatu Bartoszyckiego jako adresat, wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bartoszyckiego w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi Powiatu Bartoszyckiego za rok 2023. Komisja Rewizyjna w składzie: Boruszewska Jadwiga jako przewodnicząca komisji i sekretarz Pająk Robert i członkowie komisji Kurach Wiesław, Olejnik Mirosław i Zduniuk Ryszard. Działając na podstawie artykułu 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, głosami za 5, przeciw 0, wstrzymujący się 0, pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu powiatu za rok 2023. Sprawozdanie finansowe oraz informację o stanie mienia jednostki wnioskując o udzielenie absolutorium zarządowi powiatu bartoszyckiego z tytułu wykonania budżetu powiatu bartoszyckiego za rok 2023. W załączeniu przedkłada się opinię Komisji Rewizyjnej z dnia 19 kwietnia 2024 roku dotyczącą zaopiniowania wykonania budżetu powiatu za 2023 rok, sprawozdania finansowego oraz informację o stanie mienia jednostki. I tak jak odczytałem na początku, są podpisy 5 członków komisji. Mam pytanie do Wysokiej Rady, bo Komisja Rewizyjna wystosowała opinię, którą Państwo otrzymaliście. Czy jest wniosek, żeby ją odczytywać? Jeśli nie ma potrzeby jej odczytywania, rozumiem, że wszyscy się zapoznali i akceptują treść tej opinii. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 7c. Przedstawienie treści uchwały numer RIO 8/01/20/185/24 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 11 kwietnia 2024 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez przewodniczącego zarządu powiatu bartoszyckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2023 rok. Treść tej uchwały jestem zobowiązany odczytać. Numer już został zacytowany. W sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Bartoszyckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu bartoszyckiego za 2023 rok. Skład orzekającej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach: przewodniczący Adrianna Policht, członkowie Daniel Karaźniewicz i Janusz Fakon. Działając na podstawie artykułu 13 punkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, opiniuje pozytywne przedłożone przez Zarząd Powiatu Bartoszyckiego sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2023 rok. Uzasadnienie. Czy mam odczytać uzasadnienie? Widzę, że jest zgoda na to, żeby uzasadnienia nie odczytywać. Państwo, Wysoka Rada otrzymała i na końcu jest przewodniczący składu orzekającego, czyli Adrianna Policht. Dobrze, dziękuję bardzo. Przedstawienie treści uchwały składu orzekającego został odczytany. Tak, aha, jest jeszcze to. Uchwała numer RIO 8/01/20/216/24 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 24 kwietnia 2024 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bartoszyckiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Bartoszyckiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2023. Skład orzekający w następujących osobach: przewodniczący Adrianna Policht, członkowie Janusz Facon i Krystyna Radecka-Romaniuk. Działając na podstawie artykułu 19 ust. 2 w związku z artykułem 13 punkt 8 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych postanawiam pozytywnie zaopiniować wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bartoszyckiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Bartoszyckiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2023. Czy mam odczytać uzasadnienie?
Dziękuję bardzo. Nie odczytuję uzasadnienia. Mamy teraz punkt 7e. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś, ktoś chce zabrać głos w sprawie sprawozdań, informacji? Nie widzę, nie słyszę. W takim razie przechodzimy do punktu 8. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2023. To jest druk numer 24. Uchwała numer 4/24/2024 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych powiatu oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok za 2023 rok. Na podstawie artykułu 12 punkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz artykułu 270 ustęp 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zatwierdza się sprawozdania finansowe powiatu oraz sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2023 rok. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Uzasadnienie zostało zamieszczone, stosowne podpisy złożone. Czy są jakieś pytania? Nie ma. W związku z tym ogłaszam podjęcie czynności związanych z głosowaniem. Kto jest za? Jeszcze jedna osoba. Dobrze. Czyli wszyscy są za, więc nie pytam, kto przeciw. Dziękuję bardzo. Informuję, że uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych powiatu oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok została podjęta przez Wysoką Radę. Kolejna uchwała numer 4/25/2024 rok Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi powiatu za 2024 rok. Za 2023 rok, bardzo słusznie, przepraszam. Na podstawie artykułu 12 punkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz artykuł 271 ustęp 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Po zapoznaniu się z punkt pierwszy sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2023 rok. 2. Sprawozdaniem finansowym. 3. Opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu i o wniosku Komisji Rewizyjnej. 4. Informacją o stanie mienia powiatu. 5. Stanowiskiem Komisji Rewizyjnej. 6. Opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu powiatu bartoszewskiego za 2023 rok oraz przeprowadzeniu dyskusji jawnego głosowania. Rada Powiatu Bartoszewskiego udziela Zarządowi Powiatu Bartoszewskiego absolutorium za 2023 rok. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu Bartoszewskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej. Głosowanie. Jeszcze raz chyba. Kto jest za? Wszyscy są jednomyślni. Za 16 osób. Dziękuję bardzo. Gratuluję zarządowi. Oczywiście zarządowi poprzedniej kadencji, bo to jest praca poprzedniego zarządu. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu kolejnego. Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu za rok 2024 rok. Mamy dwie komisje stałe oprócz komisji oczywiście tych obowiązkowych, obligatoryjnych, rewizyjnej i skargi wniosków. I tak jak powołując te dwie komisje ustaliliśmy, że każda z nich zajmuje się
swoim zakresem czynności, to te komisje będę pytał o opinię w tej sprawie. Czy w sprawie uchwały o zmianach budżetu powiatu za rok 2024 rok jest opinia Komisji Budżetowej? Do mikrofonu, bardzo proszę do mikrofonu. Tak, opinia jest pozytywna. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś wnioski, pytania do projektu tej uchwały? Nie widzę, nie słyszę. Wszystko podczas komisji zostało przez pana skarbnika wyjaśnione. Uchwała numer 4/26/2024 rok. Rada Powiatu Bartoszyckiego z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2024 rok. Podstawa prawna z ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o finansach publicznych. Uchwała jest bardzo rozległa, ma kilkadziesiąt stron, w związku z tym siłą rzeczy nie będę jej odczytywał. Zwiększa się plan dochodów w paragrafie pierwszym dochodów powiatu o kwotę 3 441 568 74 zgodnie z załącznikiem numer 1. Dochody powiatu po zmianach wynoszą 184 308 300 zł i 69 groszy. Dochody bieżące w wysokości 125 386 088 57 zł. Dochody majątkowe w wysokości 58 922 212,12 zł. Czy odczytywać treść całej uchwały? Odczytam tylko paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Panie przewodniczący, ja przepraszam, jeżeli pan przeczytał paragraf pierwszy, to proszę przeczytać paragraf drugi, przynajmniej pierwszą część, dlatego że zwiększenie jest dochodów, ale też jest zwiększenie wydatków, tak? I żeby było widać, dobrze, że oczywiście, bardzo dziękuję za tę uwagę. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę 1 154 145,92 zgodnie z załącznikiem numer 2. Wydatki powiatu po zmianach wynoszą 223 miliony 663 486, czyli blisko ćwierć miliarda. To są kwoty już bardzo wysokie. Wydatki bieżące w wysokości 133 miliony 150 571 98. Wydatki majątkowe w wysokości 90 milionów 512 914 79 zł. To wystarczy? Dobrze, bardzo dziękuję za tę uwagę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto jest za? Dziękuję bardzo. Informuję, że Rada Powiatu przyjęła uchwałę w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2024. Kolejna uchwała numer 4/27/2024 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2024-2037. Na podstawie artykułu 226, 227 oraz artykułu 232 ustawy o finansach publicznych Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Wieloletnia prognoza finansowa powiatu bartoszyckiego na lata 2024-2037 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2. Objaśnienia stanowią załącznik nr 3. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosujemy. Kto jest za? Wszyscy są za. Dziękuję bardzo. Informuję, że Rada Powiatu przyjęła uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu na lata 2024-2037. Przechodzimy teraz do punktu 8e.
zatwierdzenie sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego imienia Jana Pawła II w Bartoszycach za 2023 rok. Bardzo proszę, bo tak się umówiliśmy, o zabranie głosu pana dyrektora Sławomira Wójcika. Panie przewodniczący, pani starosto, szanowni państwo. Raz, raz. Chyba dobrze teraz, tak? Postaram się mówić bliżej mikrofonu. Proszę państwa, sytuacja finansowa szpitala jest trudna. O przyczynach tej sytuacji mówiliśmy przedwczoraj na komisjach, mówiliśmy wczoraj na Radzie Społecznej, ale chciałbym też króciutko zwrócić uwagę na pewne aspekty. Skąd taka sytuacja się wzięła, dlaczego ma tak miejsce taka, a nie inna sytuacja. Nie będę się bardzo nad tym rozwodził, ale zwróćmy uwagę na aspekt historyczny tego szpitala. Zwróćmy uwagę na sytuację innych szpitali samorządowych, których zadłużenie przewidywalne na koniec 2024 roku sięgnie 24 miliardów złotych. Także nasz szpital w tym aspekcie wcale nie jest taki odosobniony. Brak należytego wsparcia tego szpitala przez wiele, wiele, wiele lat, a praktycznie od początku jego istnienia, również stworzyło taką, a nie inną sytuację finansową. Ale popatrzmy też na to, że mamy szpital bardzo dobrze zorganizowany. Szpital działający sprawnie. Szpital świadczący swoje usługi na możliwie najwyższym poziomie. Mówię na możliwie najwyższym poziomie. My kliniką Mayo nie jesteśmy, proszę państwa, ale do ideału trzeba dążyć. Dowodem na to, jak sprawny ten szpital jest nie tak odległa pandemia COVID, która pokazała, że ten szpital naprawdę poradził sobie doskonale. Był ostoją nie tylko dla mieszkańców, dla pacjentów z naszego terenu, tutaj z naszego powiatu, ale obsługiwaliśmy również i nadal obsługujemy pacjentów z sąsiednich powiatów. Na pewno szpital ma rangę szpitala rejonowego, a nie szpitala powiatowego. To jest, stworzyliśmy przez ostatnie lata naprawdę bardzo duży szpital, 12-oddziałowy szpital posiadający swoje poradnie specjalistyczne, posiadający bardzo rozbudowaną sieć Państwowego Ratownictwa Medycznego, obsługującą nie tylko nasz powiat, również powiat giżycki, ostatnio Ryn, wodne karetki, które obsługują akwen Wielkich Jezior Mazurskich. Naprawdę to jest duża, bardzo duża instytucja. Ja nie będę powtarzał tych argumentów, które padały na komisjach, bo o szpitalu, proszę państwa, mówić naprawdę bardzo dużo i pewnie tego czasu cennego państwu nie chcę aż tyle zabierać, ale pozwólcie na pewien taki aspekt osobisty. Na pewno temu szpitalowi potrzebne jest nowe otwarcie, nowe spojrzenie, szczególnie w tym wymiarze finansowym. W dniu dzisiejszym, proszę państwa, poprosiłem panią starostę o zwolnienie mnie z funkcji, którą pełniłem od 2013 roku, zarządzania szpitalem powiatowym w Bartoszycach. Prosiłem, czy proszę, o zwolnienie z tej funkcji z dniem 29 lipca bieżącego roku.
Pozwólcie Państwo, że podziękuję panu Wojtkowi Prokockiemu, panu Janowi Zbigniewowi Nadolnemu, dwóm starostom, z którymi miałem przyjemność przez te lata współpracować. Pozwólcie, że podziękuję Państwu radnym, z niektórymi nadal współpracujemy. Tych, których już nie ma, to proszę panów starostów o przekazanie tych podziękowań, jeżeli macie Państwo jeszcze z nimi kontakt. A cóż, pani starosto, panie starosto, szanowni Państwo, życzę Państwu takiej roztropności w wyborze nowego zarządzającego szpitalem. Zróbcie wszystko, dołóżcie naprawdę takich starań, żeby ta osoba była tą osobą kompetentną, żeby poprawiła to, co jest źle, a nie zepsuła tego, co jest dobrze. Ja ze swej strony, jeżeli będzie takie życzenie nowego zarządzającego, będę służył wiedzą, doświadczeniem, pomocą we wszystkich zagadnieniach. Także deklaruję to swoje zaangażowanie, o ile będzie ono potrzebne. I taka na koniec, nie wiem, refleksja do wszystkich Państwa. Lubmy trochę ten nasz bartoszycki szpital. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo proszę pani starostę. Panie dyrektorze, ja bym się z panem dzisiaj nie chciała żegnać, bo zaproszę pana na sesję wrześniową, gdzie tak naprawdę pożegnamy się tak w taki godny i odpowiedni dla pana sposób. Także no, pan dzisiaj powiedział, że się z nami żegna, ale ja mam nadzieję, że nie odmówi pan tego zaproszenia na wrześniową sesję i pożegnamy się już tak, jak należy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, po wyjaśnieniach pana dyrektora podczas komisji, jak pan dyrektor wspomniał, obradowała Komisja Bezpieczeństwa i Zdrowia oraz Rada Społeczna Szpitala. I chciałbym zapytać najpierw przewodniczącego tej Komisji Bezpieczeństwa i Zdrowia, pana Macieja Choraka, jaką opinię wypracowała komisja w sprawie tej uchwały i w sprawie kolejnej uchwały, żebyśmy już nie powtarzali się. Nie, może dobrze, pozostańmy w sprawie zatwierdzenia sprawozdania. Więc w dniu 26 czerwca Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Ochrony Środowiska na okoliczność uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego zagłosowała jednogłośnie w ilości 5 radnych, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 4/28/24. Dziękuję. Dziękuję bardzo i pani przewodnicząca, pani starosta, bo pani jest przewodniczącą Rady Społecznej. Jaka opinia była Rady Społecznej? Rada Społeczna przeanalizowała bardzo dokładnie sprawozdanie. Stwierdziła, że jest ono rzetelne, że pokazuje wszystkie aspekty pracy szpitala w 2023 roku i również zaopiniowała sprawozdanie pozytywnie. Dziękuję bardzo pani starosto. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, nie słyszę. Przystępujemy do głosowania. Uchwała nr 4/2028 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego imienia Jana Pawła II w Bartoszycach na podstawie przepisów ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o rachunkowości. Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Szpitala Powiatowego imienia Jana Pawła II w Bartoszycach za 2023 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu oraz Biuletynie Informacji Publicznej. Przystępujemy do głosowania. Może troszkę za szybko ten komunikat dałem. Proszę bardzo. Nie, bo to za wcześnie. Za wcześnie. Przed odczytaniem. Proszę głosować.
Dziękuję bardzo. Jednogłośnie Wysoka Rada zatwierdziła sprawozdanie szpitala za rok 2023. To tutaj jest błąd chyba w tym projekcie, proszę Państwa, bo to nie jest za czwarty, tylko za trzeci. Ja mam czwarty. Ja mam w treści uchwały, ale to jest taki błąd czeski oczywiście. Mamy kolejną uchwałę, która dotyczy w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Powiatowego imienia Jana Pawła II w Bartoszycach. Projekt uchwały nr 4/29/2024 z dnia 29 czerwca 2024 roku. Na podstawie artykułu 12 ustęp 11 ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy artykułu 53a ustęp 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Rada Powiatu Bartoszyckiego jako podmiot tworzący dokonała oceny sytuacji finansowo-ekonomicznej Szpitala Powiatowego imienia Jana Pawła II w Bartoszycach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Ale to nie jest ten projekt uchwały. Przed zmianą. Ja mam ten przed zmianą. Pani Urszulo? A jest wyświetlony, tak? Dobrze, odczytam w treści. Bo taki wniosek podczas komisji wpłynął. Jako podmiot tworzący ocenia negatywnie sytuację finansowo-ekonomiczną Szpitala Powiatowego imienia Jana Pawła II w Bartoszycach w brzmieniu stanowiących załącznik nr 1 do uchwały. Punkt drugi. Oceny dokonano na podstawie raportu finansowo ekonomicznego Szpitala Powiatowego imienia Jana Pawła II w Bartoszycach za rok 2023, którego treść stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ale nim oczywiście ją podejmiemy, chciałbym prosić o zabranie głosu przez pana wicestarostę. Bardzo proszę. Bardzo proszę o uruchomienie prezentacji. Proszę, przejdziemy do następnego slajdu. Panie starosto, panie przewodniczący, szanowni państwo, o finansach, które są trudne, zawsze też trudno się dyskutuje. Każdy powiat, każdy szpital ma kredyty. To jest rzecz całkowicie oczywista. Problemem niestety jest płynność finansowa, którą chciałbym też państwu tutaj przybliżyć. Główne cele szpitala w okresie od 2021 do 2023 roku w zakresie ekonomiczno-finansowym polegające na zbilansowaniu przychodów do kosztów oraz na obniżeniu zadłużenia niestety nie zostały osiągnięte. Problemem w działalności szpitala były coroczne straty, które pogarszają płynność finansową, co zresztą widać na załączonym tutaj slajdzie, gdzie każdego roku jak widać zadłużenie bardzo mocno rośnie, szczególnie gdy widać tutaj na tym slajdzie, gdzie mamy wynik finansowy na działalności operacyjnej. Proszę przejść do następnego slajdu. Sposobem radzenia sobie z płynnością poprzez zaciąganie pożyczek i kredytów sprawia, że niestety to zadłużenie nie wpływa na zbilansowanie podstawowej działalności szpitala, czyli działalności leczniczej, i pogarsza długoterminową płynność oraz doprowadza do utraty zdolności szpitala do leczenia, do zapłaty za lekarstwa, za energię, ogólnie mówiąc do leczenia pacjentów. Tutaj widzimy, że w roku poprzednim zadłużenie szpitala wynosiło prawie 71 milionów. To jest sprawozdanie za poprzednie lata. Sprawozdanie za rok ubiegły pokazuje tutaj kwotę zadłużenia już na poziomie 93 milionów złotych. Proszę o następny slajd. Doświadczenie z lat ubiegłych uczy, że niestety to, co zaplanowane, nie jest osiągnięte, a tendencja, czyli tutaj rozbieżność pomiędzy planem a wykonaniem, ma charakter stały i najczęściej wzrostowy, co szczególnie widać na przestrzeni lat 2022-2023, gdzie tutaj przy kwotach zaplanowanych w 2022 roku było założenie, że szpital osiągnie zysk na poziomie 500 zł na plusie po wszystkich już kosztach, czyli ten osiągnie minimalny zysk, zostanie to zbilansowane. Niestety sytuacja pokazała, że
No mamy tutaj zadłużenie na poziomie 8 milionów. W roku 2023 planowane było zysk na poziomie 283 tysięcy, jednakże jak się okazało, tutaj stratę finansową mamy na poziomie 12 milionów złotych. Proszę następny slajd. Jeżeli chodzi tutaj o prognozy, to tak naprawdę szpital nie przedłożył takich typowo wiarygodnych prognoz swojej działalności na okres 2024-2026. Brak jest w tym prognozowaniu podstaw, aby uznać je za prawdopodobne, możliwe do zrealizowania i jako plany działań. Proszę też o następny slajd. Niestety coraz bardziej prawdopodobne staje się utrata płynności finansowej przez szpitale w najbliższej przyszłości. Najlepsza wiara, zaangażowanie oraz życzliwość dla szpitala nie dają podstaw jednak do innej jak negatywna ocena sytuacji ekonomicznej. Szpital jest naszym wspólnym dobrem, wszyscy to wiemy. Jednak aby jak najlepiej realizować zadanie publiczne polegające na świadczeniu opieki zdrowotnej, szpital musi być także racjonalnie zarządzany w aspekcie ekonomiczno-finansowym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Odczytałem już treść uchwały, w związku z tym nie będę jej powtarzał. Dziękuję za uzasadnienie. Czy są jakieś pytania? Bardzo proszę, pani starosto. Szanowni państwo, mimo naprawdę największego serca, które mamy dla szpitala, szpital jest rzeczywiście, są oddziały, które są przepiękne, są wyremontowane, ale niestety wynik finansowy jest jaki jest, a my oceniamy tak naprawdę wynik finansowy szpitala. Jest nam no, przykro, że musimy dać tą negatywną opinię, no ale to mówią nam liczby. Wynik finansowy szpitala, słuchajcie, to nie jest to, dlaczego tak się stało, tylko my oceniamy, jaki jest wynik finansowy. I no niestety to zadłużenie jest coraz większe i musimy wspólnie usiąść i z panem dyrektorem, i z zarządem, i może z przyszłym, już dzisiaj wiemy, że z przyszłym zarządem, i po prostu wymyślić taki plan działania dla szpitala. Ja mogę zapewnić, że będziemy starali się, żeby szpital został w takim kształcie, w jakim jest, że będziemy starali się wybrać, tak jak pan dyrektor mówił, najlepszą osobę, która będzie miała najlepszy pomysł na ten szpital, która ten szpital będzie rozwijała, a nie zwijała. I tutaj też liczę na również państwa współpracę, wszystkich radnych, bo pamiętajcie, że im więcej pomysłów, co zrobić, jak zrobić, tym myślę, że bardziej się wypracuje ten, który dla naszego szpitala będzie najbardziej odpowiedni. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania, bo wszystko w tej sprawie zostało intencjonalnie powiedziane, a bardzo przepraszam, jeszcze jest opinia Komisji i Rady Społecznej, bo przy tej uchwale też. Jaka jest opinia Komisji? Komisji Bezpieczeństwa i Zdrowia. Jeżeli chodzi o ten projekt uchwały, również komisja ocenia go pozytywnie. 4 radnych głosowało za, 1 głos był przeciwny, 0 się wstrzymywało. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I Rada Społeczna? Rada Społeczna w 100% była za przyjęciem uchwały w takim kształcie, w jakim widzieliśmy. Dziękuję bardzo za informację. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały w treści odczytanej? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 3 głosy wstrzymujące. Informuję Wysoką Radę, że Rada przyjęła niniejszą uchwałę w treści, którą przed chwileczką odczytałem. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do uchwały numer 4/30/2024 rok. To są już plany pracy stałych komisji Rady Powiatu. Nie będę ich treści odczytał, bo one znajdują się w załącznikach. Tak planują pracę komisje Rady Powiatu. W związku z tym odczytam tylko. Uchwała nr 4/30/2024 Rady Powiatu z dnia 28/04/2024 roku w sprawie uchwalenia planu pracy stałej Komisji Rady Powiatu, Komisji Budżetu, Edukacji, Spraw Społecznych, Kultury, Sportu,
na 2024 rok. Czy są do tego planu jakieś pytania? Jeśli nie, to przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Jeszcze jedna osoba. Zaraz, zaraz. Trzeba napiknąć. Ale pan Adam Ołdakowski jest za, tak? Nie, nie, musi zagłosować. Tam pani Ula macha głową, że musi zagłosować. O, już jest. Wszyscy są jednogłośnie za. Dziękuję bardzo. Informuję, że Rada przyjęła plan pracy Stałej Komisji Budżetu Edukacji, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu na 2024 rok. Kolejny projekt uchwały dotyczy uchwalenia planu pracy Stałej Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Ochrony Środowiska na 2024 rok. Czy są jakieś uwagi do planu? Jeśli nie ma, przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Coś tam się zawiesiło, panie Adamie? Panie Urszulu, proszę uznać, że pan Adam jest za. Dziękuję bardzo. O, napiknęło się już, napiknęło się. Odznaczone. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały numer 4/32/2024 Rady Powiatu z dnia 28 czerwca 2024 roku. W sprawie uchwalenia planu kontroli komisji rewizyjnej. Gdzie to jest? Jeśli mogę poprosić o właśnie na ekranie, jaki jest plan kontroli, bo jest to komisja obligatoryjna i tutaj to jest komisja rewizyjna kontroluje to, co Rada przyjmie niniejszą uchwałą. Na podstawie stosownych przepisów o ustawy o samorządzie powiatowym stanowiącego załącznik do oraz statutu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. W sprawie ustalenia paragraf pierwszy. Uchwala się następujący plan kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2024. Podpunkt A. Pozyskiwanie środków finansowych zewnętrznych na remonty dróg i przebudowy w 2023 roku. B. Pozyskiwanie środków finansowych zewnętrznych niezwiązanych z drogami przez Starostwo Powiatowe w Bartoszycach w 2023 roku. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu komisji rewizyjnej. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Bartoszyckiego. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto jest za? O, dziękuję bardzo. Informuję Wysoką Radę, że Wysoka Rada uchwaliła plan kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2024. Przechodzimy do punktu kolejnego J. Uchwała numer 4/33/2024 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Bartoszyce. Dobrze. Czy opinia w sprawie tej pomocy finansowej gminie Bartoszyce, jaka jest opinia Komisji Budżetowej?
opinie są pozytywne do tych. Dziękuję bardzo. Na podstawie stosownych przepisów odczytam treść. Ustawa o samorządzie powiatowym. Rada uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Z budżetu powiatu bartoszyckiego zostanie udzielona gminie Bartoszyce pomoc finansowa w formie dotacji celowej w kwocie 6000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego w postaci spalinowego wentylatora oddymiającego w jednostce OSP Kinkajmy. Paragraf 2. Pomoc finansowa, o której mowa w paragrafie pierwszym, zostanie udzielona ze środków budżetu powiatu bartoszyckiego na rok 2024. Szczegółowe warunki i termin udzielenia dotacji oraz zasady jej rozliczania określi umowa zawarta pomiędzy powiatem bartoszyckim a gminą. Do zawarcia umowy upoważnia się zarząd powiatu bartoszyckiego. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej oraz biuletynie informacji publicznej powiatu bartoszyckiego. Czy są jakieś pytania do treści? Nie widzę, nie słyszę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Wszyscy są za. Dziękuję bardzo. Informuję, że Wysoka Rada przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Bartoszyce. Kolejna uchwała numer 4/34/2024 z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Bartoszyce. Podstawa prawna tożsama jak poprzednio. Z budżetu powiatu bartoszyckiego zostanie udzielona gminie Bartoszyce pomoc finansowa w formie dotacji celowej w kwocie 80 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania przebudowa drogi w miejscowości Kinkajmy na odcinku drogi wojewódzkiej 592 Jezioro Kinkajmy. Paragraf 2. Pomoc finansowa, o której mowa w paragrafie pierwszym, zostanie udzielona ze środków budżetu powiatu bartoszyckiego na rok 2024. Szczegółowe warunki i termin udzielenia dotacji oraz zasady jej rozliczania określi umowa zawarta pomiędzy powiatem a gminą. Do zawarcia umowy upoważnia się zarząd powiatu bartoszyckiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej oraz biuletynie informacji publicznej powiatu bartoszyckiego. Komisja budżetowa wyraziła opinię pozytywną. Czy są jakieś pytania do treści tej uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Wszyscy są za. Dziękuję bardzo. Informuję, że Wysoka Rada przyjęła uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej gminie Bartoszyce. Według zmian, które na początku przyjęliśmy, mamy kolejną uchwałę punkt L. Uchwała numer 4/35/2024 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk. Dobrze, jest tu prośba, widzę, spośród państwa radnych, bo żeby pani starosta udzielała. Szanowni państwo, Euroregion Bałtyk się taką miał bardzo złą opinię wcześniej, dlatego że nawet miasto Bartoszyce wystąpiło z tego stowarzyszenia. My spotkaliśmy się z panem prezesem stowarzyszenia i ze względu na to, że będzie możliwość pozyskiwania dużych środków pieniężnych i tak naprawdę wyszukiwania i dostosowywania dla nas projektów, które będziemy mogli realizować wspólnie z partnerem z Euroregionu Bałtyk, czyli z partnerem zagranicznym. Stąd nasza decyzja, żeby wstąpić do tego stowarzyszenia, żeby móc po prostu wspierać powiat finansowo, przede wszystkim w różnych inwestycjach, które będą planowane. Jak duże będą składki, bo tutaj... Składki są tam, my płacimy mniej niż gminy, o tak powiem, bo gminy płacą w zależności od ilości mieszkańców, natomiast my mamy stawkę stałą 5 000 zł rocznie. Dziękuję bardzo za wyjaśnienie. Wspomnę tylko
historycznie, że powiat kiedyś jedną uchwałę, jeden projekt przystąpił do niego i zrealizował razem z gminą miejską Bartoszyce przed laty w tym zakresie. Jeśli nie ma więcej pytań, treść uchwały odczytam na podstawie przepisów artykułu 12 punkt 8 litera F ustawy o samorządzie powiatowym oraz stowarzyszenia statusu Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się wolę przystąpienia powiatu bartoszyckiego do Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk z siedzibą w Elblągu, zwanego dalej stowarzyszeniem. Składki członkowskie z tytułu uczestnictwa powiatu bartoszyckiego w stowarzyszeniu opłacane będą z budżetu powiatu bartoszyckiego. Na przedstawiciela powiatu bartoszyckiego wyznacza się starostę powiatu bartoszyckiego. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu bartoszyckiego. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jeśli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Jeszcze jeden głos. Ktoś ma pecha i zawsze się u kogoś wiesza. Pani Ulu, proszę pomóc. Napiknie pani. O, już jest. Dziękuję uprzejmie. Informuję Wysoką Radę, że Wysoka Rada wyraziła zgodę na przystąpienie do Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk. Przechodzimy do punktu M. Uchwała numer 4/36/24 w sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w Szpitalu Powiatowym imienia Jana Pawła II w Bartoszycach. Żadna z komisji się tym nie zajmowała. Zakres, co prawda, jest to Komisji Bezpieczeństwa i Zdrowia w tym zakresie. Plan kontroli został tutaj przedłożony. Jest rozpisany w formie załącznika oraz jest uzasadnienie. Jeśli państwo pozwolą, to odczytam uzasadnienie, bo ono jest najkrótsze. Zgodnie z artykułem 122 ustęp 1 kontrolę przeprowadza się na podstawie upoważnienia udzielonego odpowiednio przez ministra właściwego do spraw zdrowia lub albo podmiot tworzący. W związku z zakończeniem realizacji pilotażowego programu Dobry Posiłek w Szpitalu zasadnym jest skontrolowanie realizacji celowości efektów programu. Kontrola obejmie również współpracę szpitala z Centrum Edukacji i Ratownictwa Medycznego. Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne. Jeśli chodzi o samą treść uchwały, przedstawia się ona w sposób następujący. Uchwała nr 4/30/2024 w sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzania kontroli w Szpitalu Powiatowym imienia Jana Pawła II na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie o działalności leczniczej, jak również w związku z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia kontroli podmiotów leczniczych, Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Upoważnia się pana Michała Zaworskiego, audytora wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Bartoszycach, do dokonania kontroli problemowej w zakresie prawidłowości realizacji programu pilotażowego Dobry Posiłek w Szpitalu oraz współpraca Szpitala Powiatowego imienia Jana Pawła II w Bartoszycach z Centrum Edukacji i Ratownictwa Medycznego ulica Wyszyńskiego 11 200 Bartoszyckie w Bartoszyce w terminie od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia 2024 roku w Szpitalu Powiatowym imienia Jana Pawła II w Bartoszycach, ulica Wyszyńskiego 11 200 Bartoszyce. Program kontroli stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Poucza się, iż prawa i obowiązki jednostki kontrolowanej wynikającej z artykułów ustawy o działalności leczniczej oraz rozporządzenia przywołanego wcześniej w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia kontroli. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są jakieś pytania jeszcze do treści tej uchwały? Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałem, albo czy Państwo dobrze rozumieją. CERN jest komórką organizacyjną szpitala. To tak, jakbyście Państwo chcieli kontrolować współpracę oddziału chirurgicznego ze szpitalem. To jest komórka organizacyjna szpitala. Można sprawdzić działalność CERN-u, ale nie współpracę ze szpitalem. To jest komórka organizacyjna szpitala CERN. Dziękuję. Mam pytanie do pani mecenas. Czy w tym brzmieniu, w tej treści można tę uchwałę podjąć? Czy ten wniosek pana dyrektora? W takim razie, pani Urszulo, proszę tam wpisać do treści w wersji elektronicznej. Dobrze, w związku z tym, że jest jakaś uwaga, no 5 minut przerwy, bardzo proszę. Bo tutaj pan Krzysztof, wiceprzewodniczący, ma wniosek do projektu uchwały, ale nim go złoży, ja jestem zobowiązany odczytać zmianę tutaj wprowadzoną. Jeśli mogę poprosić o... bo nie mam wersji wydrukowanej. Upoważnia się pana Michała Zaworskiego, audytora wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Bartoszycach, do dokonania kontroli problemowej w zakresie prawidłowość realizacji programu pilotażowego Dobry Posiłek w Szpitalu. To zgadzało się w terminie 1 lipca, 31 sierpnia. Oraz działalności Centrum Edukacji i Ratownictwa Medycznego, ulica Wyszyńskiego 11 200, Bartoszyckiego. Treść została zmieniona i w treści jeszcze w tym załączniku też nastąpiły zmiany, o które tutaj wniosek złożył pan dyrektor. Panie dyrektorze, treść pana zdaniem tutaj odpowiada jakby... Bo mnie chodzi o to, żebyśmy wyszli naprzeciw, no i zasadności, i sposobu kontrolowania. Zgadza się? Dobrze, w takim razie tu ze strony pana... Nie zgadza się. Bardzo proszę, panie dyrektorze. To znaczy, myślę, że mam wniosek dalej idący. Nie wiem, to może taka uwaga do pani prawnik, żebyśmy się dobrze zrozumieli. CERN jest jednostką organizacyjną szpitala. Oni nie wynajmują od nas pomieszczeń. To tak, jakby chirurgia wynajmowała pomieszczenia ze szpitala. To jest komórka organizacyjna szpitala, tak jak każdy oddział, jak każda poradnia, która u nas jest. To jest nasza firma. To jest ta sama firma, szpital. Szpital ma komórkę, która szkoli, po prostu. Więc oni niczego od nas nie wynajmują. To są nasi pracownicy, nasze pomieszczenia, nasz sprzęt. No to jest działalność zmieniona, no. Działalność, po prostu kontrola działalności, a nie wynajmowania pomieszczeń i tak. Dziękuję bardzo. Bardzo treść dostosowana jest do tego wniosku. Punkt trzeci, działalność Centrum Edukacji i Ratownictwa Medycznego, ulica Wyszyńskiego 11, z adresem oczywiście. Ale jest tu wniosek ze strony pana Krzysztofa, bardzo proszę. O, wyłączę. Tak, o. Ja mam wniosek dalej idący, po prostu w związku z tym, co usłyszeliśmy tutaj, co zapewne było zaskoczeniem dla wszystkich odnośnie rezygnacji pana dyrektora. Kontrola w połowie w zasadzie tego terminu kontroli będzie, nastąpi rezygnacja pana dyrektora, będzie nowy dyrektor, na pewno będzie robił porządek, że tak powiem, we wszystkich tych swoich oddziałach, wszystkich kwestiach finansowych i tak dalej, więc wniosek jest taki, aby w ogóle oddalić ten cały projekt i nie głosować go, po prostu nie przyjąć tego, nie ustalić tego tej kontroli. Tak? Dobrze, jak rozumiem, panie Krzysztofie, pana wniosek jest dalej idący. Zarząd zawnioskował, żeby tę kontrolę przeprowadzić. Pan z kolei
chcę o zdjęcie tego z porządku obrad. W związku z tym poddaję pod głosowanie wniosek formalny, można powiedzieć, pana Krzysztofa o zdjęcie z tego, z porządku obrad tego podpunktu M. Bardzo proszę, pani mecenas, jeszcze. Przepraszam, w mojej ocenie, jeśli uchwała miałaby w ogóle być usunięta z porządku obrad, w związku z tym mamy zmianę porządku obrad i trzeba przegłosować bezwzględną większością głosów. Jeśli o to chodzi, chyba że chodzi o głosowanie panu radnemu, chodziło o głosowanie przeciw uchwale, no to wtedy głosujemy uchwałę, nie mamy zmiany porządku obrad. Dziękuję. Dobrze, to w takim razie proszę o sprecyzowanie wniosku w sposób prawidłowy. Czy o zmianę porządku obrad, czy też pan radny będzie wyrażał swoją opinię podczas głosowania, tak? Nie, no ale to znaczy, ja myślę, ale ja... pani starosto, momencik, pan Krzysztof powinien powiedzieć, czego chce i co mamy głosować, jeśli już. Bardzo proszę. Czy chodzi o wniosek w sprawie zmiany porządku obrad, czy też wniosek... Głosujemy i pan swoją opinię wyraża w formie głosowania. No, chodzi mi o to, żebyśmy wiedzieli, co mamy robić. Proszę bardzo. Projekt uchwały w sprawie kontroli szpitala. No tak. No, to znaczy ogólnie chodziło mi o to, żeby w ogóle nie tworzyć tej kontroli, tak? Wniosek o niekontrolowanie szpitala, tak? Zmianę porządku. No może być zmiana porządku. W takim razie, jak rozumiem, pan wiceprzewodniczący składa wniosek o zmianę porządku obrad, czyli zdjęcie tego punktu. Pani mecenas, tak należy rozumieć? Wniosek o zmianę porządku obrad, pan Krzysztof. Jeśli ma być mamy nie głos, znaczy rada ma nie głosować nad uchwałą, no to o zmianę porządku obrad jest potrzebna bezwzględna większość wtedy. Proszę o zabranie głosu przez panią starostę, bo jej wniosek był, chyba jest inny, pani starosto. Proszę bardzo. Znaczy, panie radny, jeżeli przegłosujemy przeciwko tej kontroli, no to nie będzie kontroli. Także bez sensu jest zdejmowanie teraz z porządku obrad czegoś, co zatwierdziliśmy, bo jeżeli większość radnych zagłosuje przeciwko, no to nie będzie tej uchwały, nie będzie kontroli. No tutaj ja nie widzę żadnego konfliktu. Dobrze, to dziękuję. W takim razie ja jeszcze raz zapytam pana Krzysztofa, czy pan Krzysztof wycofuje wniosek, tak? Pan Krzysztof wycofuje wniosek o zmianę porządku obrad. Tak, jeszcze pan... Ja chciałem zapytać tylko pana dyrektora, czy taka kontrola tego oddziału, nazwijmy go tak, będzie w jakiś sposób przeszkadzała funkcjonowaniu do tego czasu i pana, czy ewentualnie nowego dyrektora? No bo... Proszę państwa, no oczywiście państwo... No. Państwo mogą kontrolować każdy aspekt działalności i jest to nie pierwsza kontrola, którą szpital przechodzi, więc nie spowoduje to żadnego utrudnienia działalności szpitala. Ja bym wręcz prosił o to, żeby taką kontrolę przeprowadzić, żeby uciąć wszystkie niedomówienia. Bo są akurat to, co państwo wybraliście do kontroli, to u nas działa super. Są inne aspekty, które, w których szpital może mieć więcej tutaj sobie do zarzucenia, ale akurat i dobry posiłek, i CERN to są te dwie dziedziny, które nam przynoszą duży zysk. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Właśnie. No i to chcieliśmy usłyszeć. Myślę, że będzie ok. Dziękuję. Dziękuję bardzo za tę opinię. W związku z tym... Przejdziemy teraz do głosowania. Chyba treść już tutaj została dosyć mocno wyjaśniona przez panią mecenas. Wnioski zostały, wniosek pana Krzysztofa, który złożył, wycofał. Pan dyrektor wyjaśnił. W związku z tym treść tej uchwały, ja muszę go odczytać przynajmniej sentencję, istotę rzeczy. Uchwała nr 4/36/2024 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w Szpitalu Powiatowym imienia Jana Pawła II w Bartoszycach. Zakres tej kontroli został zawężony, określony, dookreślony i tam jeszcze w treści
treści tej uchwały, że uchwałę powierza się wykonanie tej uchwały staroście ze względu na to, że czynności kontrolne będzie przeprowadzał pracownik starostwa, a przełożonym bezpośrednim pracowników starostwa jest pani starosta. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się staroście. Przystępujemy po dyskusji do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Informuję, że 14 osób głosowało za tą uchwałą, przeciw 1 i wstrzymała się 1 osoba. Dziękuję. Informuję, że Wysoka Rada upoważniła panią starostę do przeprowadzenia kontroli w szpitalu w Bartoszycach. I jeszcze uchwała ostatnia, jaką mamy w porządku obrad, w sprawie wyznaczenia kandydata na przedstawiciela do Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego. Ale to ładnie się nazywa. Na podstawie artykułu 12 punkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o wspieraniu nowych inwestycji Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyznacza się pana Pawła Wójcika, wicestarostę powiatu bartoszyckiego, na kandydata do Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA z siedzibą w Olsztynie. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf 3, bo tu jest błąd czeski, bo pod drugim jest czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I paragraf 4. Uchwała podlega poddaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu Bartoszyckiego oraz publikacji na stronach internetowych BIP Powiatu Bartoszyckiego. Tutaj proszę zmienić jeszcze te punkty. Tak, to zaraz zostanie zmienione, jak rozumiem. Czy są jakieś pytania? Nie widzę, nie słyszę. W takim razie przystępujemy do głosowania. Jeszcze jedna osoba. Kto jest za? Wszyscy są za. Dziękuję bardzo. Wyczerpaliśmy porządek, jeśli chodzi o uchwały. W punkcie ostatnim, 9, mamy sprawy różne. Bardzo proszę, pani starosto, jeśli pani ma jakieś sprawy, bardzo proszę. Pani Ireneusz Rogowski, radny powiatu. Panie przewodniczący, pani starosto, szanowni radni. Ja w imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kinkajmach bardzo serdecznie chciałbym podziękować za wsparcie finansowe na zakup tych 6000 na zakup oddymiarki. Niezbędne to jest do działań ratowniczo-gaśniczych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze w sprawach różnych jakieś zagadnienia, jakieś problemy? Wyrobiliśmy się równo w 2 godziny. W takim razie, jeśli nie ma żadnych wniosków, kiedy padło tu pytanie, kiedy planowana jest, zgodnie z planem we wrześniu. Gdyby była taka potrzeba, to zgodnie z przepisami statutu paragrafu 15 ustęp 7, tak, ustawy o samorządzie powiatowym, taka stosowna uchwała, ale prosimy zarząd, panią starostę, żeby jeśli nie będzie to takie konieczne, to proszę nie wnioskować. No chyba, że będzie konieczne. Obiecuję, że nie będę nadużywała. Także. Bardzo dziękuję. W takim razie, jeśli wyczerpaliśmy porządek obrad, zamykam obrady 4. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Życzę miłych wakacji i urlopów. Dziękuję.